Poniedziałek okazał się zdecydowanie bardzo dobrym dniem dla naszego miasta. Ledwie zdążyliśmy obejrzeć nowy ambulans szczecineckiego szpitala, gdy niespodziewanie otrzymaliśmy z Warszawy drugą, również pozytywną dla lokalnej społeczności informację. Bardzo dziękuję, że w takim trybie nadzwyczajnym spotykamy się dzisiaj po raz drugi. Dopiero co rano widzieliśmy się pod szpitalem, a teraz jesteśmy pod jedną z szkół ponadpodstawowych w Szczecinku. Okazja nie byle jaka, bo dzisiaj premier Gliński rozstrzygnął drugie rozdanie, jeśli chodzi o program Sportowa Polska i nasza szkoła otrzymała 4,5 miliona złotych dofinansowania na nową inwestycję, na halę sportową, na wszystko to, o czym jeszcze niedawno rozmawiałam z panią dyrektor, a co pan starosta ma w planach jako wsparcie szkół, które podlegają starostwu. Poprawa infrastruktury sportowej w naszym regionie to jeden z priorytetów zarówno władz powiatowych, jak i szczecineckiej parlamentarzystki. Dość powiedzieć, że przy wsparciu organów centralnych powstaje już ogromna hala przy popularnym ekonomiku, zaś uczniowie zespołu szkół nr 2 w Szczecinku oraz zespołu szkół nr 7 w Białymborze już ćwiczą w kompleksowo zmodernizowanych obiektach. Trudno jest się więc dziwić entuzjazmowi w starostwie powiatowym, które dla szkół ponadpodstawowych jest przecież organem prowadzącym. Proszę Państwa, skuteczny polityk to taki polityk, który nie tylko na szczeblu centralnym angażuje się w zmianę przepisów w Sejm, ale skuteczny polityk to polityk taki, który na poziomie lokalnym tutaj dba o nasze lokalne interesy, o nasze przedsięwzięcia, o to, abyśmy faktycznie korzystali z tego wszystkiego, co na poziomie centralnym jest proponowane. Myślę, że dzisiaj spokojnie, od dawna zresztą to mówię, pani poseł Małgorzata Golińska właśnie jest takim politykiem, który o te nasze lokalne interesy dba, zabiega, która przedstawia na poziomie centralnym nasze potrzeby i bardzo serdeczne za te wszystkie działania, pani minister, dziękuję. Uzyskane dofinansowanie pozwoli na to, aby powiatową inaugurację roku szkolnego 1 września 2023 roku przeprowadzić właśnie na nowym obiekcie. To jest maksymalna kwota, jaką możemy otrzymać. 4,5 miliona większej kwoty w ramach Sportowej Polski nie można trzymać, tak będzie wyglądała ta hala. Mamy pozwolenie na budowę, mamy całą dokumentację techniczną. Myślę, że ta przestrzeń w Zespole Szkół Technicznych tu się niesamowicie zmieni, ponieważ przy budowie tej hali będą również parkingi, dojazdy, drogi, masę takiej zaprojektowanej, zorganizowanej zieleni i to będzie takie ucywilizowanie tej przestrzeni, w której obecnie jesteśmy. No, wyrazy uznania, szacunku, panie minister, za te wszystkie pani działania, które mają miejsce, a my mamy jeszcze wiele, wiele pomysłów z panią minister, więc myślę, że tutaj te wszystkie takie dobre rzeczy mogą się jeszcze dziać przy takiej naszej dobrej współpracy. Zadowolenia nie kryła również dyrektor mechanika, także obecna na zwołanym ekspresowo briefingu prasowym. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim, w imieniu uczniów, ale też w imieniu nauczycieli, którzy będą z tej hali korzystać, za to, że idziemy ku nowoczesności. Jeśli wierzyć zaprezentowanym wizualizacjom oraz planom, inwestycja będzie robiła naprawdę duże wrażenie. Do nowego budynku uczniowie docierać będą, podobnie jak w dużym ogólniaku, specjalnym łącznikiem. A gdy już dojdą na halę, możliwości uprawiania aktywności fizycznej będą mieć prawie że nieograniczone. Mimo że oddanie budynku przewidziane jest na rok 2023, pierwsze łopaty powinny być wbite już na początku 2022.